Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Misiek z kanału No To Lecimy. Witam Was w kolejnym dniu naszych chorwackich wakacji. Tak jak widzicie, witam się z Wami spod plażowego parasola. Postanowiliśmy, że dzisiaj sobie do południa spędzimy na plaży, odpoczywając po wczorajszej gorącej wycieczce do Primostenu. Jeżeli macie ochotę spędzić z nami ten dzień, to serdecznie Was zapraszamy. No to lecimy! Po wczorajszym upalnym dniu dzisiaj nawet nie chciało nam się jeść śniadania. Siedzimy sobie teraz, jemy bułeczkę w tak miłych okolicznościach. Z ciekawostek, wczoraj wypiliśmy w tym gorącym dniu ponad 8 litrów wody mineralnej na dwie osoby, plus oczywiście inne napoje. Nie wliczam, myślę, że po 5 litrów na głowę łącznie. No taki był upalny dzień, dzisiaj jest ochłodzenie i to takie spore, bo jest 34, czyli 5 stopni chłodniej i to już jest odczuwalne. Dzisiaj, żeby urozmaicić nasze codzienne plażowanie, postanowiliśmy pierwszy raz sobie przyjść na tą plażę po drugiej stronie Wodic. Z tej plaży nie mamy takiego pięknego widoku na całe miasto Wodice. To jest ta plaża położona za tym cypelkiem, ale no na morze jak popatrzymy, to też jest przepięknie. Wyspy. Dzisiaj też jest tam giełka, taka jak jest od paru dni. Niby nie ma już takiego żaru i upału, ale słońce jest też piekielnie silne, no i tam giełka występuje. Te wyspy bliżej położone oczywiście bardzo dobrze widać, ale te dalej oddalone już są za mgłą. Na tej plaży nie ma też takich przyjemnych drzewek, gdzie możemy się schować, więc do boju wkroczył nasz zestaw plażowy, czyli parasol. I parasol ciężko bardzo tu wbić, bo tu jest taka plaża kamyczkowa, więc trzeba się trochę natrudzić, ale póki co się trzyma. A plaża wygląda tak, zejście do morza bardzo płaskie, czyściuteńka oczywiście woda. Bez, tutaj już przydadzą się buty do kąpieli, ale widzę, że też są śmiałkowie, którzy wchodzą bez butów. Czystość wody oczywiście perfekcyjna. Tam bliżej centrum, bliżej hotelu tego punta, który widzimy, jest bardzo dużo dzieci, tam są takie łagodniejsze zejścia do morza. Kotam jest bardzo głośno, więc my lubimy sobie po prostu odejść i tu już na plaży, mimo godziny 11, może już nawet 12 się zbliża, jest pustka. Troszkę ludzi rozkłada się tutaj pod tymi drzewkami, ale tak leżeć na betonie, no to nie wiem, nie moja bajka. Tutaj mamy jakąś wieżę ratowniczą chyba, ale nie ma drabinki, więc ciężko wejść. I tam, gdybyśmy poszli w tamtym kierunku, to dojdziemy do miejscowości Tribuni, właśnie tą ścieżką, żeśmy sobie w poprzednich odcinkach szli. No i tak, nie będziemy już Was zanudzać, my sobie plażujemy, a co po południu będzie, to zobaczymy. Najprawdopodobniej po południu wieczorkiem odwiedzimy Szybenik i zobaczymy, jak on wygląda wieczorkiem, bo ostatnio jak żeśmy byli, no to mieliśmy 19.30 stateczek i nie dało się przesunąć, a dzisiaj bardzo przyjemnie, bardzo chciałbym zobaczyć, jak miasto wygląda, może niekoniecznie nocą, ale wieczorkiem, bo bardzo mi i Pauli się Szybenik spodobał. No nic, do potem. I przyszedłem jeszcze tutaj bliżej hotelu Punta pokazać Wam, ile tutaj osób jest w morzu. Zobaczcie, tutaj jest gwar, bo jest sporo dzieci, ale tu zejście do morza jest sympatyczniejsze, taki mniejszy kamyczek, łatwiej się wchodzi bez butów, więc i kąpiących się od razu jest dużo, dużo więcej. U nas lekka zmiana planów, jednak tamta plaża, na której opalaliśmy się przez ostatnie dni, jest dużo bardziej sympatyczniejsza, jeżeli chodzi o kąpiele, więc postanawiamy zmienić lokalizację. Mamy kawałek, bo to trzeba przejść całą miejscowość, ale mamy nadzieję, że jakoś wąskimi uliczkami w cieniu się uda, ale też jesteśmy już bardziej przyzwyczajeni po tych upalnych dniach do słońca, więc nie jest tak najgorzej. I zobaczcie, jak w tych godzinach największego słońca pustoszeje miasto. W jedną stronę jakieś pojedyncze samochody, w drugą stronę też tam jakiś jeden samochód, ale ludzi prawie w ogóle nie ma. Wszyscy albo w knajpach, albo na plaży, albo chronią się przed słońcem w domu. Zobaczmy jeszcze tu, czy jest ruch. Też, tak jak widzicie, w stronę morza puściutko. Jakie są plusy przemieszczania się pomiędzy plażami przez miasto? Takie, że można sobie przyjąć takiego pysznego loda. Dzisiaj cytryna wchodzi w grę, bo potrzebne orzeźwienie. Pamiętacie wczoraj wieczorem, ile tu było ludzi? Nie dało się usiąść przy żadnym stoliku, a teraz
Dochodzi godzina 12, jeden stolik zajęty na cały rynek, nawet w lodziarni nie ma ludzi. Wszyscy albo na plaży, albo pochowani w domach. Dotarliśmy na miejsce, udało nam się to tylko dzięki lodom i izotonikom, które piliśmy podczas drogi. I tutaj już zbawienny cień, ale zobaczcie, ile na naszej miejscówce ludzi dzisiaj. Nie wiem, czy gdzieś będzie miejsce dla nas, ale gdzieś się znajdzie. Ale zobaczcie, tutaj jest najfajniej, ten cień od drzew, piękne morze, knajpka blisko, więc jest idealnie, szukamy gdzieś miejsca. Przy brzegu też trzeba uważać na jeżowce, tutaj jest płyciutko i nie było go tu wczoraj, a dzisiaj już jest, a tam głębiej no to całe stada są, no ale dzięki temu mamy piękne, czyste morza. Trzeba po prostu wchodzić, tutaj pani się teraz wbił w buta i też wyciągała, trzeba po prostu wchodzić albo w klapkach, albo w butach, albo mieć po prostu szorstką, taką starą stopę i wtedy też się nie przebije. A jeszcze co do stworzeń morskich, to jeżowce są, rybki są, ale meduz nie ma w ogóle, nawet najmniejszej nie widzieliśmy na żadnej z plaż, w której żeśmy byli i to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, bo w Grecji jak żeśmy byli, no to lubiły występować i to tam w pobliżu góry Athos to było ich naprawdę sporo. Pamiętam jak płynęliśmy statkiem, to wkręcały się w śmigło statku. A tutaj mamy piękną, czystą wodę i ciepłą jak na czerwiec. Jestem w szoku, myślałem, że będzie gorzej, ale to przez te upały chyba tak się nagrzało, więc można sobie siedzieć całymi dniami w wodzie. Ależ tu się niesamowicie przyjemnie leży na tej plaży. Cień, troszeczkę słońca, zapach tego igliwia i szum morza. Przepiękna sprawa. Poplażowane, zbliża się trzecia, więc zmykamy troszkę do domku. Trzeba się napić dobrego winka, odpocząć troszkę, jak mamy jechać wieczorem do Szybenika. To trzeba być wypoczętym w pełni sił, a to słońce niestety trochę męczy. To ochłodzenie z 39 na 34 niewiele wniosło, muszę wam powiedzieć. Pali jak pieron. Ledwo wracamy, ale na szczęście już jesteśmy bardzo niedaleko. Godzina 6, wyjeżdżamy powoli do Szybenika, tak jak wam mówiłem, na wieczorne spacery po Szybeniku, ale zajedziemy jeszcze w jedno miejsce po drodze, na tak zwane wzgórze Okit. Ono jest położone 135 metrów nad poziomem morza, na zdrowie. Dzięki. I dawni mieszkańcy Wodicz zbudowali na nim kościół ku czci Matki Bożej. Pierwotny kościół zburzono podczas II wojny światowej, natomiast na jego ruinach w zaledwie 2 miesiące zbudowano nowy kościół, a co ciekawe jeszcze wszystkie cegły do budowy tego kościoła mieszkańcy Wodic wnieśli na swoich plecach. Niestety Chorwaci nie uczą się historii i sytuacja ze zburzeniem tego kościoła powtórzyła się też podczas ostatniej wojny lat 90. i jeszcze z ciekawostek, ten kościół, który jest obecnie, za jego architekturę odpowiada architekt ten sam, który zaprojektował organy morskie w Zadarze. Jak byliśmy w Zadarze, to oglądaliśmy razem z wami te organy. Wzgórze to oddalone jest od centrum Wodic o około 4 km i my już go widzimy, wy zresztą też. Dokładnie tam. Zobaczymy, czy tam się da wjechać na górę. Mam nadzieję, że tak, no bo nie chciałoby mi się iść dalej. Jest 31 stopni, ale czytaliśmy chyba, że da się wjechać i oby tak było. No i niestety zakaz wjazdu jest. Tak zastanawiam się, czy nie pojechać, no bo to jest, zobaczcie, kawałek. Tutaj jest taki niby parking, ale podejrzewam, że tu nikogo nie będzie. Tylko jak tu się z kimś spotkamy, to będzie ciężko, bo to jest tak naprawdę na jeden samochód droga. Zobaczymy, jak się będzie wchodziło. Jak słabo, to odpuszczamy albo sobie wjedziemy. Podejście raczej z tych ostrych, ale na szczęście jest w cieniu, więc idzie się, nie powiem, że przyjemnie, ale znośnie. Podejście może nie należało do najłatwiejszych, ale zobaczcie, jaki przepiękny widok na Wodice. Cudny. Widzimy od prawej strony do lewej, od tego hotelu wysokiego do tego drugiego hotelu wysokiego. Tutaj przepiękne tereny zielone, a tam jak zobaczymy, to bardzo malutki Split, do którego właśnie jedziemy. Nie jest Split, tylko Szybenik oczywiście.
bo on jest tak położony, tak by wypadało tutaj, żeśmy wypływali z Wodic i płynęliśmy wokół tych wysp i tam potem wpływaliśmy kanałem właśnie do Szybenika. No nic, kościółek bardzo zacny, z kamienia oczywiście, jak to w tej części Europy. No warto było wejść, bo widok przepiękny. Paula chyba mówi, że nie do końca warto, ale widok z góry obłędny. Jak będziecie, to sobie wejdźcie. Chyba tu można wjechać, tak na czuję. Niby tam siedzi jakaś pani, ale myślę, że nic by nam nie zrobiła, jakbyśmy wjechali. Następnym razem sobie wjedziemy, ale trening świetny. No ale widok najlepszy. Kościół od strony wejścia wygląda tak. Niestety nie da się wejść, ale echo niesie coś niesamowitego. Bardzo ładna budowla, prosta, z kamienia. No nic, wchodziliśmy i teraz trzeba będzie zejść, ale zejdziemy sobie chyba schodami, bo widzę, że tu są schody, zobaczymy w dół, to chyba lepiej schodami niż po jezdni. Tu jeszcze jakaś tablica informacyjna pokazująca. Aha, Włosi zniszczyli w 1943. Włoska armia. Stare zdjęcia, tak wyglądał kiedyś. Tutaj mieszkańcy. Później tak, a teraz prezentuje się w takiej formie. I będziemy powoli schodzić. Jeszcze jeden rzut oka tu pięterko wyżej na Wodice. Cudnie to wygląda, piękne muszą być zachody słońca. A teraz lecimy jeszcze szybciutko, bo zapomniałem karty pamięci, a kończy mi się właśnie. A potem jedziemy do Szybenika. Schodzimy sobie cały czas, schodami tym razem. I tutaj mamy jeszcze stację drogi krzyżowej, tam na górze kościół. Troszkę już żeśmy uszli. No tutaj droga krzyżowa jest wymagająca. To prawda, jak się podchodzi pod górę, to nie jest lekko, a i zejść wcale też nie jest prosto. A tu w stronę lądu też mamy piękne krajobrazy. Góry, dużo zielonego, tam w oddali za mgłą jeszcze wyższe góry, więc nie jest wcale źle. Oczywiście na morze piękniej, ale góry też wyglądają sympatycznie. Dobra, wszystko załatwione, karta jest, więc możemy teraz na spokojnie jechać do Szybenika. Godzina 7, zostało nam 8 km do parkingu. I proszę bardzo, mijamy twierdzę Świętego Michała, tą, pod którą żeśmy wchodzili. Ależ się wtedy zmęczyłem, do dzisiaj mnie nogi bolą. No i jesteśmy już tak naprawdę w ścisłym centrum tutaj Szybenika, tylko on jest tam bardziej po prawej stronie, bliżej morza. A my tutaj zaraz przebijamy się i wjeżdżamy na podziemny parking. Dobra, jesteśmy na miejscu i wjeżdżamy na parking podziemny, tylko przepuścimy ładną panią. Ona zresztą sama się wprosiła. Proszę bardzo. I zjeżdżamy w dół. Udało się zaparkować na poziomie minus 3, ale to nie jest duży parking, tylko 66 miejsc było wolnych. Wyszliśmy sobie z podziemia właśnie takim wyjściem i lecimy teraz do centrum Szybenika. I tak jak mówiliśmy wam ostatnio, 64. Międzynarodowy Festiwal Dzieci. Wchodzimy na Stare Miasto. Chodzimy tak sobie uliczkami Szybeniku i dzisiaj, tak jak wam wcześniej mówiłem, jest święto narodowe w Chorwacji i większość sklepów jest pozamykana, i to tych i supermarketów, i stacje benzynowe, o dziwo, ale też sklepy takie w Szybeniku, turystyczne, z pamiątkami. No u nas raczej w Zakopanem wszystko by było otwarte, a tutaj, tak jak widzicie, pozamykane i bardzo dobre, i bardzo dobrze, a święto jest związane z antyfaszystowskim ruchem oporu, więc jest co świętować. I czy nie wygląda to pięknie? Doszliśmy do placu Jana Pawła II. Taka przyjemna miejscóweczka w samym centrum Szybenika. Kościółek też piękny. Flaga powiewa. Ludzie spożywają posiłki. No pięknie tu jest. Szybenik skradł nasze serca. Zobaczcie, w Chorwacji nie potrzebują śniegu, żeby pojeździć. Na tych kamiennych płytach człowiek ślizga się, jakby była zima. I tu z okazji tego festiwalu międzynarodowego dziecięcego widać, że będą cię jakieś występy, scena rozłożona, rekwizyty też. No i krzesła powoli się zapełniają. Pewnie dopiero jak zajdzie słońce, to coś się zacznie.
Usiedliśmy sobie ochłodzić się troszeczkę. Bardzo dobre mają te radlerki, orzujsko-limon, takie kwaskowe, na takie upały idealne. I tak sobie tutaj siedzimy na takim placu, niedaleko właśnie placu Jana Pawła II. Siedzimy sobie, patrzymy na siebie, obserwujemy ludzi i patrzymy na te piękne obrazki zrobione przez dzieci i na te piękne kamieniczki. Nie wiem, czy też tak macie, ale my sobie lubimy tak siedzieć i obserwować ludzi, a dzisiaj jest co obserwować, bo niektórzy poubierani galowo, można powiedzieć, na te występy, niektórzy dopiero co schodzą z plaży, no i ludzi dzisiaj w Szybeniku sporo. Sobota wieczór w Szybeniku, to i takie jednostki się pojawiły, ale przepiękny żaglowiec, tam drugi stoi, jachcik, a zobaczcie co tam wpływa przy zachodzie słońca. Zaraz tu przypłynie, ale piękna jednostka. Szybenik dzisiaj ewidentnie żyje. Zobaczcie, ile ludzi ciągnie na tą imprezę. Masa ludzi. Powoli zaczyna zachodzić słońce. Podświetlony Szybenik wygląda jeszcze lepiej niż ten niepodświetlony. Knajpki wszystkie oświetlone. Cudownie to wygląda. Delikatnie popodświetlane kamieniczki. Pięknie idziemy, przelecimy sobie cały. Liczba ludzi jest dzisiaj oszałamiająca. Szybenik naprawdę żyje. Tamta promenada przy porcie cała zamknięta. Tutaj uliczkami ledwo można się przebijać i ciężko znaleźć jakikolwiek stolik. Dobrze, żeśmy sobie wypili wcześniej, bo teraz byłby problem gdziekolwiek usiąść. Impreza powoli się zaczyna, minęła godzina 9. No i pełna widownia, miejsca biletowane, więc nie da się wejść, ale z tego miejsca zauważyłem, że da się zobaczyć. I tak mówię, zerknę. Co to jest? Jakieś występy dziecięce, pewnie koncerty, chyba jakiś teatrzyk ma być. Fajna sprawa. Jak przepięknie wygląda oświetlona kopuła katedry. Tutaj weszliśmy po tych schodach, więc lekka zadyszka jest. I masa policji, to pewnie związane z tym, że jest dużo dzieci, więc dobrze, że są. A teraz lecimy taką boczną, którą żeśmy jeszcze nie szli, więc fajnie będzie ją odkryć. Zobaczcie te boczne uliczki, gdzie nie ma żadnych restauracji. Wyglądają chyba najpiękniej. Delikatnie podświetlone, oświetlone, ten kamień. No cudo. Cieszę się, że przyjechaliśmy wieczorkiem, bo wygląda to w ogóle inaczej niż w ciągu dnia. Miasto delikatnie opustoszało na ulicach. Te wszystkie tłumy, które tu się przewijały ostatnią godzinę, siedzą teraz właśnie tam na widowni oglądając spektakl, a druga część młodzieży i dzieci bawi się tam przy nabrzeżu. A my sobie tu spacerujemy, idziemy już powoli do samochodu, podziwiając jeszcze piękny Szybenik nocą. Przyszliśmy sobie jeszcze tutaj na nadmorską promenadę i zobaczcie, jaka tu teraz się impreza zaczęła. W knajpach jest tyle ludzi, że ludzie stoją przed knajpą i piją piwko, a jest tych knajp naprawdę dużo. Różne budki, dzieci, po prostu jest masakryczna ilość młodzieży. W niektórych miejscach jest ciężko przejść, jak się idzie. I widać, że to jest taki prawdziwy dziecięcy festiwal, bo wszystkie te atrakcje są nastawione na dzieci. Zobaczcie, ile tu jest samych balonów. Przecież to jest w setkach sztuk. No i są chętni, są kupujący, są sprzedający. Interes kwitnie. A w knajpach, tak jak mówiłem, nie ma jednego najmniejszego miejsca. Ludzie stoją przed knajpami w kolejkach, żeby wejść. Meczyki trwają, ale nikt tego dzisiaj chyba nie ogląda. Muzyczka, zabawa. No i tak się powinno żyć. I udało nam się wyjść ze Starego Miasta w Szybeniku, choć wcale nie było to takie proste. Ilość ludzi jest dzisiaj oszałamiająca.
bardzo miło było znowu odwiedzić Szybenik i zobaczyć, jak wygląda to piękne miasto pod wieczór i wieczorem. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Chorwacji. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!